Stadion Miejski przy ulicy Kilińskiego to nie jedyna inwestycja, która będzie musiała szukać nowego wykonawcy chętnego do jej ukończenia. Podobna sytuacja dotknęła też zadanie pod nazwą budowa boiska ze sztuczną murawą na Zawadzie. Władze miasta zapewniają jednak, że pomimo trudności inwestycja doczeka się końca, a finanse miasta są bezpieczne, bo za budowę boiska miasto nie wypłaciło jeszcze wykonawcy żadnych pieniędzy. W związku z tym nastąpią dokładnie takie same procedury, jakie nastąpią przy realizacji stadionu, czyli zostanie zinwentaryzowane roboty budowlane, które zostały wykonane w tym momencie na Zawadzie i ogłoszony przetarg na dokończenie realizacji tej inwestycji. Podkreślę raz jeszcze, że pomimo zrealizowania blisko 25 prac robót budowlanych na terenie Zawady, nie została wypłacona na chwilę obecną ani złotówka w ręce wykonawcy, ponieważ nie przewidywał tego harmonogram realizacji robót i rozliczeń z wykonawcą, który nie został przez niego dotrzymany. Przypomnijmy, wykonawcę tego zadania, czyli firmę Blackbird, udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu, bo zaproponowana przez niego kwota była o blisko 50% niższa niż kwota konkurenta. Na Zawadzie miało powstać boisko ze sztuczną murawą, a dodatkowo zaplecze socjalne, szatnie, nawierzchnia wokół obiektu miały zostać również zmodernizowane lampy. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych z tak zwanego Nowego Ładu. Pojawia się więc pytanie, czy w związku z problemami zadanie uda się rozliczyć w terminie. Tego póki co nie wiadomo. Grupa Blackbird była też wykonawcą jeszcze jednej inwestycji na terenie Nowego Sącza. Chodzi o budowę 3 bloków Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy 29 listopada, która podobnie jak dwie poprzednie również ma duże opóźnienia. Czy wypłaciliśmy niespełna 80% środków generalnemu wykonawcy? Część faktury, dwie faktury zostały zaliczone w podszedł płatności bezpośredniej podwykonawcy za niezrealizowanie tego świadczenia przez generalnego wykonawcę i do tego zostały naliczone kary w kwocie około 36 tysięcy złotych tytułu tylko i wyłącznie braku płatności podwykonawcy. Spółka STBS, o czym przekonywał we wtorek jej prezes Jacek Żelazko, zobowiązała firmę Blackbird do przedstawienia stosownych dokumentów. Jeśli te dokumenty zostaną wszystkie w komplecie przedstawione do północy, do dzisiejszego dnia, będziemy zastanawiać się, jeśli te dokumenty są nam dostarczone i będą w stanie nas przekonać do tego, że ta firma będzie w stanie zrealizować te inwestycje, będziemy wtedy procedowali dalszą pracę, natomiast nie będziemy aneksować żadnego terminu, przesuwać tego terminu w czasie. Jak podaje portal sondeczanin.info, wykonawca przedstawił jednak zamawiającemu tylko jeden wymagany dokument, co zaskutkowało wypowiedzeniem grupie Blackbird umowy na budowę segmentów B i C, które miały powstać w miejscu, gdzie dziś sądeczanie mogą oglądać jedynie dużą dziurę w ziemi. Firma Jana Kosa będzie jednak kontynuować pracę przy segmencie A. Mają one się zakończyć za około 2 miesiące.